A ten co tu robi z brodą? Reklama się włączy. A, reklama się włączyła. Łe, dziadostwo. Ale już wycinają. A, już z powrotem wycinają. Teraz powiedz, co siedzi w mojej głowie. Czemu ci opowie? Czemu ci opowie? Dzisiejszy odcinek będzie w hełmie strażackim, gdyż ostatnio miałem wypadek i musiałem zadziałać jak strażak. Co się wydarzyło? A wydarzyło się to, że rusycyzm podobno. A co się takiego wydarzyło? Wydarzyła się mianowicie taka sytuacja, że kret utknął, czyli jeden z moich pająków. On dostał nowe terrarium i dostał on tam taką tubę korkową, która miała dosłownie takie maluteńkie oczko. Ja byłem przekonany, że tej wielkości pająk to jednak nie będzie kombinował, żeby przez taką malutką dziureczkę próbować przechodzić. Jak mówiłem, kret nie jest nudny, no i spróbował. I skończyło się tak. Skończyło się tak, że utknął. W związku z czym trzeba było przeprowadzić szybko akcję ratunkową. Jak ci strażacy za moimi plecami. Nie było opcji, żeby go cofnąć za bardzo, albo żeby poszedł naprzód. Próbowałem go tam delikatnie dotknąć w te czy we w te. Ewidentnie chłop się zaklinował. Kiedy ja to zobaczyłem? Ja to zobaczyłem, kiedy mu wrzucałem karaczana do zjedzenia. I ten karaczan tam sobie biega, hu 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 hu, tego śmego, hi 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 i w ogóle. Ja patrzę, karaczan przebiega po pająku, a pająk nic. Wy kurna, co się dzieje? No takie zachowania, będzie linia? Ale że on tam daleko, ciemno, on w takim ciemniejszym kącie stał troszeczkę. Przyglądam się, patrzę, a on tam wsadł w ten tyłek z jednej strony korka, głowa z drugiej i... Głowa, jaką głowa, że nie ma głowy, no. W każdym razie w połowie się zaklinował, karaczan po nim biega, w jedną, w drugą, nawet przez to oczko tam przeszedł tak po nim, bo troszeczkę miał miejsca, a pająk nic. Więc przeprowadziliśmy akcję szybką, ratunkową, której efekty możecie podziwiać na tych kadrach. Wygląda na całego. No. Dobra, chowa się w tym korzeniu. To będzie bardzo krótki film, bo w sumie nie ma o czym gadać, ale taka ciekawostka. Uważajcie na tego typu sytuacje. Musicie zawsze myśleć za wasze zwierzęta. No taka prawda jest niestety. Jeżeli je trzymacie u siebie w domu, w jakiejś hodowli. Za każdego swojego zwierzaka musicie myśleć, czy to pies, czy to kot, czy to świnka morska, czy to pająk. Myśleć, kochani, myśleć. Tak go wycinałem kombinerkami. Oni to mają te swoje hydrauliczne różne rzeczy, a ja go kombinerami tylko patrzeć, żeby go nie uszkodzić, nie złapać go, gdzie tam nie przyszczypać. Ale wszystko poszło sprawnie i jestem z siebie bardzo dumny. Zdobyłem nową sprawność i jestem strażakiem od ratowania pająków. I mam na potwierdzenie ten hełm. Dziękuję. Dobranoc.